W świetle minionych wydarzeń chcieliśmy Was zaprosić do grupy na Facebooku. Nazywa się Polecam, nie polecam, czyli opinie o hodowcach ptaszników. Grupę prowadzi Mirek z Eurospiders. Możecie tam dodawać swoje posty i opisywać, jak przebiegły transakcje z poszczególnymi osobami. Piszcie więc, co było na plus, jak wyglądała wysyłka, kontakt ze sprzedającym itd. Stwórzmy sobie razem taką bazę informacji na temat hodowców. Wtedy będzie można zapobiec nieuczciwym osobom, a niestety i w terrorystyce się takie zdarzają. Zatem dołączajcie do grupy, link znajdziecie w opisie. I dodatkowo pamiętajcie, że jak dostajecie paczkę z żywymi zwierzętami, to zawsze warto nagrać otwieranie, żebyście później mieli dowód w razie zgłaszania reklamacji do sprzedającego. Ostrożności nigdy za wiele. Cześć, mam War Spiders. Cześć, witajcie. Dziś zapakujemy paczuszkę od TerraHobby, którzy prowadzili akcję na owady karmowe w celu sprawdzenia kuriera, który podpisali ostatnio umowę na wysyłanie żywych zwierząt. Dokładnie chodzi tutaj o firmę UPS, która wprowadziła jakby taką nowość. Jako, że jest problem z wysyłaniem żywych zwierząt, pocztą tego tak naprawdę nie należy robić. Zresztą, jak wiadomo, poczta dość długo dostarcza paczki, a w przypadku żywych zwierząt jest to kluczowe. Z kurierami też są problemy. Chociaż kurier ma takie coś, że dostarcza paczkę już na drugi dzień, więc to jest bardzo fajna opcja. I właśnie postanowiliśmy nagrać taki filmik, ponieważ TerraHobby testuje teraz tego kuriera. I w ramach... Wystarczyło w sumie w tej akcji podać swoje dane wysyłkowe i oni wtedy wybierali sobie osobę, która to będzie mogła przetestować. W zamian jakieś zdjęcie po prostu. Nas to właśnie zainteresowało. Już jak ta paczka do mnie do pracy przyjechała, to tutaj zauważyłam, że na górze paczki jest taka naklejka. Life Animals, czyli żywe zwierzęta w środku. Jest to takie ostrzeżenie dla kuriera. Ale też mamy na górze informację właśnie, że zawiera żywe owady, ostrożnie. I dodatkowo jest informacja z zezwoleniem transport zwierząt zgodnie z przepisami i ATALAR wydane dla. I tutaj mamy nazwę firmy i kontakt. No i właśnie to nas zaciekawiło, bo to może być pomocny filmik dla osób, które właśnie nie wiedzą, jak wysyłać zwierzęta. I my postanowiliśmy właśnie sprawdzić, jak ten kurier będzie wysyłał. Więc najpierw sobie otworzymy tą paczkę, a potem zadzwonimy na infolinię UPS-a i dowiemy się, jak dokładnie jest w ogóle formalności z taką umową. Czy trzeba to jakoś podpisywać, czy to może być jednorazowe, czy może to może być tylko długofazowa umowa. Wszystkiego się dowiemy, ale już jutro, bo dzisiaj jest niestety weekend, już no, raczej się na informie nie dzwonimy, ale jutro dzwonimy, więc zostawcie z nami, więc zostańcie z nami, a teraz otwieramy paczkę. Dobra, mamy tutaj już owady karmowe i co dostaliśmy? Mączniki, takie malutkie. I w sumie będą idealne dla naszej małej karmóweczki. Tutaj dostaliśmy... To nie jest dubie. To są małe madagaskary? Nie wiem właśnie, nie jestem pewien. To jest jeden taki większy tu. Nie jestem pewien, to są karaczany. Mam sobie otworzyć pojemniczek. Aczkolwiek jest już chłodny, ale ta paczka jest chłodna u nas już od wczoraj, więc pewno był ciepły. Do tego jest toker właśnie dla karmówki. Zabieramy pudełko, w środku już nic nie ma. Ogólnie dobrze zabezpieczone. Doszło całe, niepowijane, więc to na plus dla kuriera. A tutaj musisz napisać w komentarzu, co to może być za karmóweczka. Nie wygląda to jak dubia. Dubia ma trochę inny kolor. Nie wygląda to również jak turek, bo turek też zupełnie ma inną budowę. Wygryczane są takie matowe trochę, co? Tak, czy to są jakieś... Są trochę większe. To są chyba jakieś małe madagaskary, tak mi się wydaje. Jakbyś to odsunął, to ja bym zbliżyła sobie sama, wiesz? Odsuń lepiej i ja zbliżę. No fajnie, to jest inna karmówka niż mamy, więc to jeszcze można przetestować. To karmóweczka, jak widać, żyje, jest w porządku. A
akurat planujemy dla Was nagrać taki filmik z samego karmienia. Niekoniecznie stream, ale sam filmik właśnie na filmiku, więc też mamy dodatkową karmiłaczkę. Możecie napisać, czy takie coś by w ogóle Wam się podobało, taki filmik, czy jednak wolicie streamy z karmienia. Ale myślę, że sam filmik z takich samych shotów, gdzie mamy tylko te momenty, kiedy pająk chwyta, też może być bardzo ciekawy. To co, widzimy się jutro. Jutro dzwonimy na UPS, dowiadujemy się, jak wygląda wysyłka z tą firmą kurierską. Więc do jutra. Do jutra. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się ze stroną reproduktor.eu. Jest to strona ogłoszeniowa i stanowi ciekawą alternatywę dla ogłoszeń wystawianych na przykład na grupach na Facebooku, gdzie jednak ryzykujemy blokadą konta. Reproduktor to takie zwierzęce Allegro. Strona ta przeznaczona jest tylko dla zwierząt, które są podzielone kategoriami od typowych zwierząt domowych po bardziej egzotyczne i rzadkie zwierzęta. I teraz jak korzystać z tej strony? Po prostu załóżcie tam swoje konto, zarejestrujcie się, a następnie możecie już dodawać ogłoszenia czy szukać zwierząt, których potrzebujecie. Ogłoszenie dodaje się bardzo prosto i szybko i warto też rzucić zdjęcie. Dodatkowo podajemy też cenę. Po tym jak już założycie swoje konto na reproduktorze, pamiętajcie proszę, aby zaobserwować nas na tej stronie. Wtedy będziecie widzieć nasze aktualne ogłoszenia. W takim razie kochani, dzisiaj zadzwonimy sobie do firmy UPS. Mam tutaj wypisane kilka pytań, o które chciałabym spytać panią na infolinii. I dzwonimy. Podgłoszę, żebyście słyszeli. Dzień dobry. Ja dzwonię, ponieważ chciałam spytać odnośnie wysyłania z żywych zwierząt z pomocą waszej firmy kurierskiej. Słyszałam, że jest taka usługa. Halo? Nie chodzi o zimne zwierzę. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej usługi Animals Life? Nie zimne zwierzę, proszę pani. Tutaj nawet na stronie u państwa widziałam informację, że są akceptowane żywe zwierzęta. Na przykład płazy niektóre. Z umową na stałą współpracę na specjalnych warunkach. Może tak być, ale nie dla jednorazowego klienta gdzieś tam. A na przykład mógłbym panu udzielić informacji, jakie trzeba warunki spełnić, żeby tę umowę podpisać? Proszę pani, jeśli prowadzi pani jakąś działalność gospodarczą, no i prowadzi, jak chciałaby wytłumaczyć naszą firmę jakieś zwierzątka, ja muszę zacząć sprawdzić dział handlowego i on się z panią kontaktuje zwrotnie i informuje, na jakich warunkach i jakich paczek musiało być miesięcznie, żebyśmy podpisali taką umowę dodatkową i potem informuje, jak to musi być zabezpieczone, w jaki sposób to musiało być przewożone, żeby to mogło w ogóle naszą firmą być przewożone. Więc no, jeśli pani życzy sobie, to jak najbardziej mogę poprosić o kontakt dział handlowy. To poproszę. Firma, nazwa? Znaczy ja pytam tak teoretycznie. Nie, proszę pani, teoretycznie nie. To może mi się liczyć nazwę firmy, adres, ja wysyłam to do odpowiedniego handlowca i on przedstawiał ofertę. Czyli nie można tak po prostu się dowiedzieć. Gdybym chciała na przyszłość. To jest ewentualnie oferta dla właśnie dla firmy, ale ja muszę wtedy mieć kilka danych firmowych i ja wtedy zacznę sprawdzić działu handlowego. Tak jednorazowo to nie wchodzi w ogóle. No dobrze, to dziękuję panu za pomoc w takim razie. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Więc my nie dowiedziałam się aż tylu informacji, które chciałam uzyskać. Mogę wam jedynie powiedzieć też, co to jest na stronie UPS-a. Są tutaj podane przykładowe takie akceptowane zwierzęta, akceptowane i zabronione żywe zwierzęta. Z akceptowanych są na przykład płazy, tutaj mamy wszystkie, czyli jakieś salamandry, ropuchy, żaby, głowonogi, skorupiaki. Wszystkie ryby, owady, ale ograniczone wyłącznie do owadów pożytecznych. I tutaj mamy pszczoły, motyle, świerszcze, biedronki. Akceptowane są też mięczaki, gady. Tylko, że też tutaj są ograniczenia odnośnie jaszczurek i żółwie. Żółwie mogą być tylko słodkowodne, lądowe, żółwie morskie. I jeżeli chodzi o zwierzęta zabronione, to tutaj są wymienione
zwierzęta jadowite lub groźne. I oprócz tego mamy wymienione pajęczaki, wszystkie ptaki, wszystkie krokodyle, ssaki, węże, a także owady, tutaj określone jako owady wstrętne, czyli przykłady muchy, szarańcze, komary, płocie, termity i ryjkowce. Więc tego sobie nie wyślecie. Aczkolwiek jeżeli ktoś ma firmę, to myślę, że to jest fajna opcja, żeby z takiej usługi skorzystać. Kurier też wiadomo, że przesyłka jest dostarczona na drugi dzień, a z pocztą no różnie to bywa. Zresztą poczta ma zakazane chyba w ogóle wysyłanie żywych zwierząt. Czyli podsumowując, jest to bardzo fajna opcja dla firm. Mamy nadzieję, że coraz więcej sprzedawców zacznie z tego korzystać, żeby paczki dochodziły szybciutko. A może i więcej innych firm kurierskich też wprowadził u siebie taką usługę, może też dla jakichś jednorazowych wysyłek. Też by to było fajne, wysyłanie żywych zwierząt stałoby się legalne, nie trzeba by było jakoś obejściami tych zwierząt wysyłać. No i to by chyba było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli film Wam się podobał, uważacie, że był przydatny, to zostawcie łapki w górę. A jeżeli mieliście jakieś takie swoje, nie wiem, sytuacje ciekawe z kurierami, czy odnośnie wysyłki do polecenia, czy jakieś ciekawe historie, o których chcielibyście się podzielić, to piszcie koniecznie w komentarzach. I my się już z Wami żegnamy. W sumie ja sama, bo ukażę się dzisiaj za kamerą. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!